rekordzistek Samuel Jania. Gdyby chcieć najkrócej, najlapidarniej skomentować to spotkanie, dać do niego właściwy, adekwatny tytuł, brzmiałoby to pewnie nerwy i stres. No dokładnie, biorąc pod uwagę też to, jaki gdzieś tam mamy skład, no to będziemy to zawsze, przynajmniej w tym sezonie, zrzucać na karp tej młodości. No chcieliśmy, tak jak też już wspominaliśmy w rozmowach, żeby dziewczyny miały radość z tego, że potwierdziliśmy to, że nam się to należy, natomiast no tabela nie kłamie, no zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, zajęliśmy 5. miejsce i teraz mam nadzieję w barażach będzie to wyglądać zdecydowanie lepiej i też tą formę ustabilizujemy. No, sezon ekstraligowy de facto się dla nas zakończył, będziemy grali jeszcze te baraże, ale na pewno to jest duża nauka, na pewno to jest duża nauka. Jest to swego rodzaju fenomen, aby zapewnić sobie miejsce barażowe, nie zdobywając punktu na własnym boisku. No to też jest przykre, bo kibice przychodzą właśnie po to, gdzieś tam rodzice, znajomi właśnie po to, natomiast no trudno to stwierdzić. Też nie ukrywam, że jakby gabaryty hali zmuszają nas do tego, żebyśmy jednak grali tą piłką i to sprawia nam więcej problemów. Zdecydowanie wolimy bronić i wyprowadzać kontrataki na jakichś większych halach i stąd też zdobyć punktowa w Częstochowie i Rybniku. Aczkolwiek nawet tu i dzisiaj przewaga szybkościowa przez rekordzistki nie została zdyskontowana, ale chciałbym inny wątek podnieść, mianowicie mądrą taktycznie grę Rybniczany. No dokładnie, no widać, że przygotowywali się na to, nie mieli nic do stracenia, grały 5-4 praktycznie połowę meczu. I to spowodowało, że my też traciliśmy siły, więc w tych momentach, w których odbieraliśmy piłkę, już ciężko było nam ją skierować do pustej bramki, bo po prostu brakowało tlenu. No i na koniec pytanie o baraże, nadchodzące baraże. Co o nich wiemy? No wiemy tyle, że Unia Opole, z którą prawdopodobnie się zmierzymy, to będzie na pewno przeciwnik, z którym nie wyobrażamy sobie innego wyniku, jak podwójne zwycięstwo i potwierdzenie tego, że należy się nam 5. miejsce w tym sezonie. Termin spodziewany? No mamy nadzieję, że będzie to już za tydzień. Jeśli nie, no to prawdopodobnie do końca lutego uda się te mecze rozegrać. Zatem trzymamy kciuki za powodzenie w barażu. Nie, dziękuję.